widać, to jak 265. Widzę, pana jestem grajny. FIFA 19. Tym razem mam dla was mecz. Nagrałem go wcześniej. Eliminacji do Euro 2020. Słowenia kontra Polsko. Ale oczywiście geniusz z YouTube'u usunęli ze względu na prawo chyba autorskich hymnów. Więc... zanim przejdziemy do meczu, pozwólcie, że zrobię jedną rzecz. Jakie zespoły? Wybaczcie, że to z wami zrobiłem, ale... czyli jeszcze raz. Ustawiam na ręce tę pracę. Polska z tej strony Słowenia. Nagrałem już kilka wersji tego, a oczywiście ktoś mi przerywa, bo muszę nagrywać jeszcze raz, bo oczywiście nie mogłem siedzieć. Przed nami mecz towarzyski reprezentacji narodowych i powiem, że choć po spotkanie towarzyskie, to jestem przekonany, że emocje gwarantowane. A to spotkanie będą komentować Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Nie towarzyskie, to eliminacji. Nie zwracajcie uwagi na to, co komentuję. Na zapewnienie sobie częstszych występów w kadrze. No. Jak było wiedzieć taki. Dobry przechwyt, uniemożliwienie ataku rywalowi. Robert Lewandowski. Złe podanie i strata w środku pola. Popatrzmy, rzut rożny dla Polaków.
trafiło! Krzysztof Piątek! No i wyjaśniają groźną sytuację dalekim wybiciem. I widzisz? Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Tankowski. Ilicic. Przejdzie w obronie i koniec ataku. Nie no. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Krzysztof Piątek. No zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. Może spróbować. Świetnie się spisali. Mamy otwarcie wyniku. No to mamy gola strzelanego przez kapitana. I to w jakim stylu? Wspaniały przykład dla jego kolegów. Fantastyczna precyzja. Umieścił piłkę w dolnym rogu bramki. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Dobre przejęcie, brawo. Obrońcy przewidzieli to zagranie, jest strata. Dumble. Grzegorz Krychowiak. Lewandowski z wodem. Jest zawodnik na czystej pozycji. Robert Lewandowski. Świetny trybnik, imponujący slalom między obrońcami, ale co z tego, skoro spudłował? Pokazał niesamowitą technikę, ale zabrakło mu zimnej krwi do wykończenia akcji. Krzysztof Piątek. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Dobre przejęcie podania w środku pola. Dobrze się pokazał. Piotr Zieliński. No tak. Żenada, naprawdę żenujące uderzenie. I widzisz. Dobrze, wygrał to starcie. Pięknie odebrał, we wspaniałym stylu. Piotr Zieliński. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Lewandowski. Bardzo jestem ciekaw, jak się dzisiaj zaprezentuje. On nigdy nie daje spokoju obrońcom. Muszą na niego ciągle uważać. Krzysztof Piątek. Dobrze, biega na wolne pole. Musi tylko pokonać bramkarza. Jest szansa, ale niestety nie ma bramki. Renok Ruchin. Zagrać. Ale są doskonale zgrani, bajeczni technicznie. Piłka znalazła się za linią końcową. Aut bramkowy dla rywali. Wik. Odzyskali piłkę w środku pola. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Piłkę przejmują rywale. I widzisz.
Krzysztof Piątek. Wybiega na pozycję. No, kiedy nie brakowało, żeby uniknąć spalonego, chociaż zawodnik i tak nie miałby 100% sytuacji. René Krchin. Kurkić. Strata w środkowej strefie boiska. Lewandowski. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Jakiś. Wspaniały odbiór, mają szansę zaskoczyć rywali. Robert Lewandowski! I będzie rzut rożny dla Polski. Można powiedzieć, że to ciekawy, towarzyski mecz. No i zaczęło się przed nami druga połowa tego meczu. Jokić. Tamtu. Próbują rozegrać po skrzydle. Efektowne, świetne podania i dokładne. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Złe podanie i strata w środku pola. Ciałoczony. Robert Lewandowski. Tak, szkoda strata. René Krchin. Blisko pole karne. Ilicic. Grzegorz Krychowiak. Krzysztof Piątek. René Krchin. Kurkić. Ilicic. Dobra okazja. Słaby strzał, kompletnie niegroźny. Żeby wyrównać, muszą uderzać zdecydowanie celni. I będziemy mieli zmiany w obu zespołach. Uderzenie w stronę bramki. Może zdecydować się na strzał. Kole, rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Glik. Szkoda. Za szybko chciał wrócić do tego podania. Spalony. Gdzie jest?
którym... Robert Lewandowski. Jest groźnie, ale niestety tylko słupek. Piłka odbija się i opuszcza boisko. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca, zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywi grę. Dobre przejęcie podania w środku pola. Ryzykownie, ale udanie. Dobre, ofensywne wyjście. Lewandowski. Piłka odbija się od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. No i realizator pokazuje nam jeszcze raz powtórkę tej wcześniejszej sytuacji. No, zabrakło do szczęścia dosłownie centymetrów. Wpuszczając go na boisko. Nie zdążył się jeszcze rozkręcić, a już strzelił bramkę. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Campbell. Robert Lewandowski. Aut, piłka dla Polaków. Będzie zmiana zawodnika. Kamil Gorzycki. To dobry moment na centrę. Wybrano strzałę, piłka nadal na boisku. Zaraz będą dośrodkowywali rzut rożnego. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Przeciwnik chce zabrać piłkę Lewandowskiemu. Oddaje strzał. Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale bramkarz zdołał złapać piłkę. Sędzia odpisuje przewinienie. Była ręka. Niedobrze się stało. To duża nieuwaga ze strony tego zawodnika. No i w samej końcówce mamy rzut wolny. Mają jeszcze okazję. Szansa na oddanie strzału. Pięknie interweniuje. Ciekaw jestem, czy ten rzut rożny coś zmieni w tym spotkaniu. Ależ niesamowita interwencja. Poza linią końcową piłka i mamy kolejny rzut rożny. Kamil Grosicki. Będą mieli szansę, będą wykonywali rzut rożny. Grosicki! Pięk zagrał piłkę głową. Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. To za
zasadzie potwierdza wszystko, co do tej pory widzieliśmy. Dziś zwycięzca może być tylko jeden. Nie da się ukryć. Byliśmy świadkami pełnego profesjonalizmu i naprawdę emocjonującej gry, ale tylko ze strony jednej drużyny. Spójrzmy na to z innego kąta. No i mamy jeszcze mocny akcent na zakończenie. Nie dali dziś żadnych szans rywalom, dobitnie to podkreślają na koniec. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Campbell. To wszystko na tym się wyjdzie. Dobry mecz towarzyski, znacznie lepszy niż można się było spodziewać. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie zostawić łapki w górę, zasubować kanał, zostawić komentarz. Do usłyszenia, a kiedy będziemy się w następnym materiałach. Trzymajcie się. Całkowicie do usłyszenia. Cześć. Zupełnie zdominowali rywali. Ja mówię, jak Wam się podobało. Nie załapkujcie w górę, zostawcie komentarz. Do usłyszenia i cześć.